Lekturą tegorocznego, jubileuszowego, bo już 10. Narodowego Czytania jest lektura Moralność Pani Druskiej Gabrieli Zapolskiej. Gabriela Zapolska napisała Moralność Pani Druskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Głównym problemem utworu jest kryzys moralności mieszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku. W czasach współczesnych autorce objawami tego kryzysu są chciwość, egoizm, materializm, obłuda, fałsz, ciasota poglądów. Szczególną formą dwulicowości jest stosowanie zasad moralnych na pokaz. Wartość utworu polega również na tym, oprócz aktualnej na przestrzeni wieków problematyki, są w niej poruszane także problemy uniwersalne, które cechują, znajdują swoje odzwierciedlenie w każdej epoce i piętnują przywary ludzi każdego wieku. Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Limanowa do aktywnego uczestniczenia w Narodowym Czytaniu. Dziękuję również Państwu, którzy udostępnili nam dworskie pomieszczenia i klimaty, które oddają tamtą epokę. Dziękuję. Jak palisz? Skaranie Boże z tym tłumokiem. Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się. Ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. No wielka afera, zgoli się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się waż. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. No, patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. Tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle, a to tak, a ja przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie! Felicjanie! Wstawaj! Spóźnisz się do biura. Hesia! Mela! Spóźnijcie się na pensję. Felicjan! Wstajesz? Wiesz, ten błazeń, ten twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą dróżki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia! Mela! Felicja! Ach, to śpiąca familia. No, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. A dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć anielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja lumpowałem za domem, a ty w domu. Jesteś niemożliwy. Jak? Kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to? Nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy.
Głupia jesteś z twoją kutuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczę fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jak ja śpiąc. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzie się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość. Solidną, no. Tyle mężatek, co boż. Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczego jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, a nie. Bo w łonie matki już nim byłem, bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nie wypełnić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze. Będę, no, dulskim, pradulskim, oberdulskim. Że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, z dala od samobójców. Nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo o Bogu. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno. Pani radczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się także coś, ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co to? Wiesz co? Jesteś wcale? Wcale. Dajże mnie spokój. Pasażer, moja droga. Pasażer. A wiesz? To ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna, gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na twoim miejscu... Ja też. Jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Jest zazdrosna, będzie ci robić awantury. To by było kapitalne. Proszę pana. I co? I co? Tak jest, jak mówiłam. Ładna historia. A to pech. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale żeby mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie bądź. Jeszcze daleko. Może się jeszcze coś zmieni? Ale takim jak ja to cygany los wyklnął. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, Boże, to chyba się utopić. Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś. Ale... Cicho bądź. Nie płacz, bo mnie diabli wezmą. Proszę pana, co ja teraz zrobię? A to pech. A to pech. Wielmożna pani wołała, ja do magla. Hanka, odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty jesteś... Odpowiadaj. Tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamię. Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chcę mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Idę po książeczkę.
Hanka, a ty tu? Nie wychodź. Mam z tobą porachunek. Tak, tak. Wiem już, o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Brzuchowic czy na Zamarystynów. To moja rzecz. Bezwstydnik! Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. O, przepraszam. Tym byle kto to mam być ja? Tego już za nadto i to ciocia tak mówi. A czy ciocia wie, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takiej jak ty nigdy nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. A, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, gdy grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie! Nie kłamie! Prawdę mówi. Ja to czuję. Ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie, co to za ścianę byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria! Szlak mnie trafi! Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy pani mi wypowiedziała? Zostaniesz. Ja się z tobą żenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic nie zda. Zbyszko, pamiętaj się. Felicjan! Widzisz, jaką twój syn daje nam synowe? No ruszy się, ty ojciec. Przeklnij go. Czy co? To się upamięta. To na nic. Tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie! Jak mi się ktoś spyta, jak moja synowa z domu? To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz! Felicjan, odezwij się! Niech ma krzyscy diabli. Nie wytrzymam. Daję słowo! Nie wytrzymam! Siadaj, Hanka. Siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Czekajcie, no to wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca. Ja wielmożny panie, po ostatnim prawie. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. A to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny pan ze mnie głupią robi. Żenię się. Żenię się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdzie jutro, to się wszystko ułoży. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony. Albo na honorze delikatne. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań. Ja ta ślepa nie jestem.
Ja przecie widziałam, co jest. Dosyć było patrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a beczy po kątach, do mnie wpada. Ja jej mówiłam, nie becz, pan jest godny z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. Ale żeby się aż żenił? A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A broń Boże, bez błogosławieństwa mamusi my ta do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz stała. Skoro młody pan tak chce, to od Boga natchniony. Aby sierocie krzywdy nie robić, całe jej wiano była ta uczciwość. A dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzmi ludziom oczy mydlić można. Tak, macie rację. Pieniędzmi. Może jeszcze kiedyś czek. A Maciu? Nie mam więcej. Ciocia może ofiarować pewną sumę. Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomóż nim. Dobrze, ale wiecie, że to będzie twardo. Więc powiadacie, że pieniądze... To grunt, wielmożna pani. Taki już ten świat. Jeden Judasz drugiego za nim pieniądze sprzedaje. Oj, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. My tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki? Jaka tu rada? Młodzi są jedno, drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabskich domach, że się z niższymi żenią. A Henka znów jest i ślubna, i znów nie taka tam, co bez familii zasiedziałej. Choć stanu Murarskiego. Idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Rączki całuję wielmożnej gospodyni. Idę już. Panu Jezusowi oddaję. Rączki całuję. A niech mamusia nie będzie twarda. Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero. Wiecie? No. A jakże. Chciał się żenić. Ach. A teraz nie chcę. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim orzenku? Ja do tego, czy co? Poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zawsze ci to honorno. I byłaś panią kamieniczną? Lepiej jak za twojego finanse. To moja rzecz. Ale by mną nikt nie powie, nie wierał. Każdy ma swój honor. A ty nie obstajesz, żeby się żenić? Powiedziałam. Co mi taki morowicz? Niech ta będzie moja krzywda. Oni cię tam nie ukrzywdzą. Chcą ci dać co na rękę. Daj ta matka chrzestna spokój. Daj ta matka chrzestna spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Ta czego beczysz? Ta już tamto przepadło. Teraz jeno by cię nie skrzywdzili. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta, to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Daj ta matka chrzestna spokój. Ja ta będę gadać. Hanuś, czekaj, ja... Daj ta matka chrzestna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Patrzcie, jak się rozuchwaliła. A ino, płaćcie, płaćcie. A nie, to chodź, matka chrzestna. I tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgam. Jezus Maria, tylko tego brakuje. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? Ho, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili. Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Hanka, ta nie krzycz. Daj ta matka chrzestna spokój, jak się sama za moją krzywdę nie upomnę. A jak Gusia Wajdówna nie wyprawała to u nas alimentów, co? Jak kto był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się. Daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ile chcesz? Dajcie 1000 koron.
Co? 1000 koron. Niech ciocia da, bo będzie skandal. Boże mój drogi! Cóż ty, ze skóry mnie chcesz obedrzeć? A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, Matko Chrzestna. Czekajcie, ale musicie podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się nas czekać nie będziesz. Ja nigdy, ale co ta ona zrobi, jak dorośnie, to już jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie. A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski pani. Całujemy rączki. Ta, chodźcie, Matko Chrzestna, ta, co się kłaniacie. Ach, Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyję. Przecież to straszne. Co ja przejść musiałam? 1000 koron, 1000 koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Tak, tak, tak. Do widzenia, cioci, idę sobie, idę do siebie. I ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja muszę teraz odbić to, co mi wydali. Ciocie to nic już nie nauczy. A czegoż to ma mnie nauczyć i kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Zbyszko, idź do biura. Hesia, kurze ścierać. Mela, gamy. Felicjan, do biura. Żywo, Mela. Żywo, Mela. Otwieraj fortepian. No. Będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Gminna Biblioteka Publiczna staje się jako jedna instytucja kultury gminy Limanowej. Od wielu lat uczestniczy w Narodowym Czytaniu. To piękna akcja, gdzie mieliśmy możliwość nie tylko promocji czytelnictwa, ale nade wszystko również integrować nasze społeczeństwo. Na szczególną uwagę tu chciałbym powiedzieć, że w tą akcję włączał się dyrektor wielu teatrów, Hercik, wspólnie z swoją żoną Teresą, jak i również Zygmunt Konieczny, światowej sławy kompozytor. Również mieliśmy przyjemność goszczenia 105-letniego najstarszego mieszkańca Małopolski, Szczepana Kocęby, który nie tylko czytał Zemstę bez okularów, ale później, do późnych godzin nocnych, zabawiał krakowskich artystów i mieszkańców. Cieszymy się niezmiernie, że nasza skromna instytucja tak aktywnie włącza się w to przedsięwzięcie Narodowego Czytania, o czym świadczą książki otrzymywane od pary prezydenckiej, jak i również podziękowania. Wierzę i ufam, że poprzez taką akcję nie tylko integrujemy nasze społeczeństwo, promujemy naszą instytucję i czytelnictwo i książkę, ale nade wszystko pokazujemy, że książka ma ogromną swoją wartość. Serdecznie Państwa zapraszamy do naszych bibliotek i do aktywnego włączania się w tą i następne akcje Narodowego Czytania.